Coraz więcej osób stara się prowadzić możliwie ekologiczny tryb życia, stopniowo wprowadzając w swoim domu szereg ekozasad. Jak to wygląda w miejscu pracy? To właśnie w firmach spędzamy prawie 30% swojego czasu. Zatem warto zarówno po stronie pracodawcy, jak i pracownika zadbać o stworzenie zielonej, przyjaznej ekofirmy. Szczególnie, że zmiany na lepsze wcale nie muszą być wymagające. Wystarczy przenieść sprawdzone domowe zasady i rozwiązania do miejsca pracy. Oszczędzaj papier. Papier jest cennym surowcem, którego produkcja jest bardzo kosztowna dla środowiska. Przykładowo do wytworzenia jednej tony papieru biurowego potrzeba ściąć średnio 24 drzewa. Jeden pracownik biurowy w Polsce marnuje miesięcznie średnio 50 kartek papieru w firmie. W skali roku daje to aż 600 kartek. Krajowe firmy zużywają ponad 11 milionów rys papieru A4 miesięcznie, co daje 68 miliardów zadrukowanych kartek rocznie. Z wyliczeń wynika, że dzięki oszczędnemu korzystaniu z papieru można by uratować blisko 38 tysięcy drzew miesięcznie. Co więcej, zadrukowanie papieru oznacza konieczność produkcji, a potem utylizacji wybielaczy, farb drukarskich i innej chemii, która nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne. Dlatego oszczędzaj papier w pracy. Przede wszystkim ogranicz drukowanie wyłącznie do rzeczy, których faktycznie potrzebujesz. Jeśli już koniecznie musisz mieć coś na papierze, to pamiętaj o druku dwustronnym, zmniejszeniu marginesów i zmniejszeniu czcionki. Tu podpowiedź. Jedną z najbardziej ekonomicznych czcionek jest Kalibri. W firmie warto wprowadzić również jak najwięcej rozwiązań elektronicznych zamiast tradycyjnych, jak elektroniczny obieg dokumentów, w tym faktur i umów, oraz prowadzenie oficjalnej korespondencji drogą e-mail. Ograniczenie drukowania dotyczy także materiałów promocyjnych. Nie potrzeba drukować każdej wersji ulotki czy plakatu w celu wprowadzenia poprawek. Papier w biurze jeszcze długo zostanie niezastąpiony. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby kupować do firmy papier z recyklingu. Segreguj śmieci. Wdrożenie w firmie prostych zasad segregacji odpadów to jedno z podstawowych działań, które musi podjąć każdy przedsiębiorca. Często proces ten okazuje się wcale nie być taki prosty, jak się wydaje. W pracy wyrzucanie śmieci do jednego worka jest mniej czasochłonne i nie wymaga dodatkowej aktywności. Kosze powinny być dobrze oznaczone, dostępne i dobrze widoczne. Segregacja odpadów w miejscu pracy to obowiązek zarówno pracodawców, jak i pracowników. BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ma uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawić poziom recyklingu. Obowiązek wpisu do rejestru BDO oraz prowadzenia w nim ewidencji odpadów dotyczy przedsiębiorców. Co ważne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady komunalne, zwolnieni są z obowiązku uzyskania wpisu do rejestru BDO. Zalicza się do nich na przykład działalności administracyjno-biurowe, kancelarie prawne czy biura rachunkowe. To zintegrowany system teleinformatyczny, który wszedł w życie 1 stycznia 2020 roku. Oszczędzaj prąd, ogranicz plastik. Największe wydatki na wodę w firmie to wykorzystywanie jej do celów sanitarnych. Aby znacznie zmniejszyć zużycie wody w biurze, a przy tym zadbać o środowisko, sprawdzaj regularnie, czy nie masz nieszczelności w toaletach czy kranach. Z kolei oszczędność prądu w firmie to ograniczenie jej poboru poprzez wyłączanie urządzeń po skończonej pracy, utrzymywanie stałej temperatury w biurze, wymianę urządzeń na bardziej energooszczędne czy modernizację oświetlenia. Ograniczenie plastiku w miejscu pracy można uzyskać poprzez zastąpienie butelek z wodą dystrybutorami lub propagowanie picia wody z kranu. Zastąpienie jednorazowych naczyń w kuchni tymi tradycyjnymi
ceramicznymi oraz ograniczenie zużycia plastikowych materiałów biurowych, takich jak koszulki na papier czy plastikowe teczki. Ergonomia pozwala zachować balans między człowiekiem i jego otoczeniem. Aż 95% pracowników deklaruje, że na ich dobre samopoczucie w pracy ma wpływ zagospodarowanie przestrzeni biurowej. Zdrowe i ergonomiczne stanowiska pracy to podstawa każdej firmy ceniącej zrównoważony rozwój i proekologiczne działania. Odpowiednie oświetlenie. Odpowiednio doświetlone pomieszczenia to absolutna podstawa biurowej ergonomii. Oświetlenie w biurze wpływa na nastrój i samopoczucie pracowników oraz stwarza komfortowe warunki pracy. Dodatkowo zmniejsza uczucie zmęczenia wzroku i zwiększa efektywność. Ergonomia miejsca pracy to zapewnienie odpowiednich warunków dostosowanych do możliwości psychofizycznych pracownika. Odpowiednia ergonomia wpływa na zwiększenie wydajności pracownika oraz na zmniejszenie ryzyka chorób zawodowych. Ergonomia dzieli się na koncepcyjną i korekcyjną. Ergonomia korekcyjna, jak sama nazwa wskazuje, pomaga w korygowaniu już istniejących stanowisk pracy. Ergonomia koncepcyjna wykorzystywana jest w momencie tworzenia stanowiska pracy. Dzięki temu już na etapie koncepcji możliwe jest dostosowanie m.in. kształtu i rozmiaru urządzeń i mebli, z których będzie korzystał pracownik w biurze. Obecnie wielu pracowników wykonuje swoje zadania przed komputerem. Ma to wpływ na nasze oczy i kręgosłup. W związku z tym ważne jest odpowiednie dostosowanie urządzeń, aby jak najmniej obciążały pracownika. Przykładowo, aby osoba zatrudniona w biurze mogła wykonywać swoje zadania w komfortowych warunkach, temperatura w pomieszczeniach nie powinna być niższa niż 18 stopni Celsjusza, a powierzchnia dla jednego pracownika powinna mieścić się w granicach 6-7 metrów kwadratowych. Regularne badania miejsca pracy. Profesjonalne badanie środowiska pracy wymaga odpowiedniego podejścia i wiedzy. Uzależnione jest przede wszystkim od profilu przedsiębiorstwa. Każdy pracodawca ma obowiązek co jakiś czas dokonać takich pomiarów jak natężenie hałasu, nieprawidłowości w oświetleniu miejsca pracy, oznaczenie poziomu pyłów przemysłowych w powietrzu czy jakość środowiska termicznego. Bardzo ważnym aspektem w jakości pracy jest stworzenie odpowiednich warunków pracy dla pracowników. Złe warunki pracy mogą doprowadzić nawet do choroby zawodowej. Czynniki szkodliwe, takie jak czynniki chemiczne, biologiczne, hałas, pył, czynniki promieniowania czy mikroklimat zimny i gorący, warto te wszystkie czynniki przebadać. Badaniem czynników szkodliwych w powiecie pilskim zajmuje się sanepid oraz prywatne podmioty. Rośliny w biurze i chill out room. Ekologiczne i ergonomiczne miejsce pracy to także takie, w którym goszczą rośliny. Warto postawić na rośliny do biura i to z wielu względów. Większość roślin pochłania szkodliwe substancje jak naturalny filtr, oczyszczają i nawilżają powietrze. Dodatkowo pozytywnie wpływają na samopoczucie pracowników i zwiększają kreatywność. Ponadto szacuje się, że dzięki roślinom doniczkowym można zwiększyć produktywność pracowników od 10 do 15%. Oprócz roślin dla dobrego samopoczucia pracowników warto rozważyć stworzenie pokoju relaksu. Miejsce, które zapewnia wyciszenie, odpoczynek i rozluźnienie mięśni po długim siedzeniu przy biurku. Chill out room musi być miejscem, w którym odpocznie także wzrok. Sprzyjają temu na przykład otwarte przestrzenie z oknem. Ekologia w przedsiębiorstwie zaczyna się od małych zmian, które dużo znaczą. To także działania CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. W tym aktywność na rzecz ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania energią, jak edukacja ekologiczna lokalnej społeczności czy inwestycje w ekologiczne źródła zasilania. Instalacja fotowoltaiczna. Zielona energia dla firmy? To zdecydowanie najlepsze rozwiązanie. Zakup instalacji fotowoltaicznej to inwestycja racjonalna pod względem ekonomicznym i ekologicznym.
Warto mieć na uwadze fakt, iż mamy do odliczenia pełny VAT na poziomie 23%. Inwestycja jest również kosztem w firmie, tak więc mamy oszczędności w związku z odliczeniami od podatku dochodowego. Obniżenie rachunku za prąd w firmie nawet o 80% dadzą oszczędności, które można przeznaczyć na inne cele. Ekologiczna energia w biznesie to ważny krok dla ochrony środowiska. Realizowana obecnie inwestycja remontu i termomodernizacji budynków Starostwa Powiatowego przy Alei Niepodległości wykorzystuje również nowoczesne technologie. Na budynku zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne, dzięki którym będzie można pozyskać energię elektryczną, przyczyniając się w ten sposób do redukcji emisji zanieczyszczeń, jakie powstają przy konwencjonalnych metodach produkcji energii. Zielone otoczenie budynku firmy. Otoczenie budynku firmy jest tak samo ważne jak jej wnętrze. Coraz bardziej popularne staje się budownictwo zintegrowane z przyrodą. Budynki zamiast betonem i chodnikami otoczone są zielenią, roślinami, łąkami kwietnymi czy ogrodami deszczowymi w pojemnikach. Dzięki temu otoczenie budynku sprzyja prawidłowemu zagospodarowaniu wody opadowej. Przed budynkiem starostwa zamontowana została ścieżka edukacyjna, na której będą prowadzone zajęcia z edukacji ekologicznej. Ścieżka jest obecnie rozbudowywana o kolejne elementy, takie jak gabloty solarne, w których zostaną zamieszczone grafiki z treściami ekologicznymi oraz wiatę ze stołami czy zegar fenologiczny. Wokół całej ścieżki zostanie natomiast zasadzona atrakcyjna zieleń. Rowerem do pracy. Wielu pracodawców promuje wśród swoich pracowników wybór ekologicznych środków transportu, jak autobus lub rower, oferując im w zamian dodatkowe bonusy w postaci biletów do kina, teatru czy wejściówek na basen. Jednak zamiast benefitów wystarczy, aby pracodawca zadbał o odpowiednio zabezpieczone stanowiska dla rowerów na terenie firmy. Dojazd do pracy rowerem to doskonały przykład oszczędności, dbania o kondycję i jednocześnie drobny ukłon w kierunku zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza. Promowanie ekologii lokalnie. Angażowanie się firmy w działania ukierunkowane na edukację ekologiczną lokalnej społeczności to doskonały przykład społecznej odpowiedzialności. Przedsiębiorstwo daje dobry przykład, a jednocześnie edukuje nie tylko swoich pracowników, ale i klientów, kontrahentów oraz okolicznych mieszkańców. Firmy odpowiedzialne społecznie dobrze wiedzą, że nie powstały wyłącznie dla siebie i własnego zysku. W obecnych czasach wartościowe jest bycie wiarygodnym i godnym zaufania partnerem, podmiotem twórczo kształtującym otoczenie, patronem i mecenasem na lokalnym rynku. Powiat Pilski prowadzi wiele inicjatyw mających na celu edukację ekologiczną mieszkańców. Obecnie prowadzone są projekty ekologiczne takie jak ekoedukacja etap pierwszy, ekoedukacja etap drugi czy zielone pracownie. Te ostatnie wdrożyliśmy w 4 placówkach prowadzonych przez Powiat Pilski. Mianowicie w Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Pile, w Zespole Szkół w Łobrzenicy, w Zespole Szkół Budowlanych w Pile oraz w Zespole Szkół imienia Stanisława Staszica w Pile. Szkoły zostały wyposażone lub doposażone w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć dotyczących edukacji ekologicznej. Prawdziwą wisienką na torcie jest powstanie przy Liceum na Pola Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej. Powstała tam pracownia edukacji ekologicznej, wyposażona została w nowoczesny sprzęt. Zakupiono m.in. sprzęt multimedialny, mikroskopy, meble laboratoryjne, sprzęt wideo, odczynniki chemiczne czy pomoce dydaktyczne. Powiat Pilski realizuje wiele akcji reklamowych zachęcających mieszkańców do ekologicznych postaw w codziennym życiu. Właściwe zarządzanie ekologiczne pozwala firmie na dołączenie do grona liderów i niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim jest to budowanie wizerunku jako ekologicznej i odpowiedzialnej społecznie organizacji. Istotną zaletą proekologicznych postaw są również realne korzyści finansowe, jak na przykład oszczędności wynikające z ograniczonego wykorzystania zasobów, takich jak woda, prąd czy biurowe materiały eksploatacyjne, a także niższych wydatków na utylizację. I ty bądź eko w pracy.